0-0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie 9. kolejki trzeciej ligi Grupy Zachodniej pomiędzy Górnikiem Wałbrzych a KS Polkowice. Mecz zapowiadał się ciekawie. Zespół z Wałbrzycha ostatnie 3 spotkania wygrał i wszyscy byli pewni, że Wałbrzyszanie wywalczą u siebie kolejne 3 punkty. Jednak KS Polkowice to trudny rywal, dobrze grający w defensywie, co udowodnili w sobotę, nie tracąc bramki. Spotkanie nie należało do ciekawych, lecz dobrze się zapowiadało, bowiem już w drugiej minucie spotkania groźną akcję wykończoną strzałem przeprowadzili górnicy z Wałbrzycha. Jednak bramkarz gości stał na posterunku i wybił piłkę na rzut rożny. W 25 minucie Murawski niebezpiecznie uderzał z rzutu wolnego, ale dobrze spisujący się od początku spotkania bramkarz z Polkowic dobrą interwencją nie pozwolił, aby jego drużyna straciła gola. Druga część pierwszej połowy należała do zespołu gości, którzy przeprowadzili kilka składnych akcji i mogły one przynieść prowadzenie w meczu. Tym razem na wysokości zadania stanął bramkarz z Wałbrzycha, wybijając groźny strzał na rzut rożny. Przy drugiej okazji szczęście pomogło Wałbrzyszanom, bowiem strzał głową oddany przez napastnika gości minimalnie przeleciał nad poprzeczką Jaroszewskiego. Druga połowa przyniosła więcej akcji na strzelenie gola. Pierwsza w 53 minucie, kiedy zespół z Polkowic po składnej akcji i niezłym wykończeniu nie potrafił umieścić piłki w siatce. Przy obronie tego strzału trzeba pochwalić bramkarza Górnika, który piłkę po strzele głową z największym trudem przeniósł nad poprzeczką. W kolejnych 20 minutach groźnie atakowali gospodarze. Najpierw próbował Zinkę, a jego strzał był nieco za słaby. Po jego próbie mocnym uderzeniem popisał się Michalak, lecz i jego strzał wybronił Kazimierczak. Ostatnie 10 minut spotkania to atak gości na bramkę Górnika, jednak poza stałymi fragmentami gry zespół z Polkowic nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. W ostatniej godnej uwagi akcji aktywny w sobotnim spotkaniu Zinkę nie potrafił wykorzystać sytuacji sam na sam z Kazimierczakiem i wynik spotkania nie uległ zmianie. Mecz dla obydwu drużyn był dość trudny. Drużyny prezentowały podobny poziom, zatem remis wydaje się być sprawiedliwym rezultatem. Jednak dla zespołu z Polkowic wynik 0-0 nie jest korzystny, bowiem już przed meczem zajmowali niezbyt dobre 11 miejsce. A teraz w tabeli po 9 kolejkach spadli o jeszcze jedno oczko, przesuwając się na 12. Górnik Wałbrzych w ostatnich 4 meczach wywalczył aż 10 punktów, przesuwając się nieco do góry tabeli. Aktualnie górnicy zajmują dobre, bezpieczne 9 miejsce w lidze. Jednak gdyby wykorzystali chociaż jedną sytuację, mogliby się przesunąć nawet na 5. lokatę. Lecz niestety tak się nie stało. Jeśli gra Wałbrzyszan w pierwszej połowie była dobra, to niestety druga nie należała do udanych i pozostawiała po sobie wiele do życzenia. Z perspektywy chyba to nie było wielkie widowisko, ani z jednej, ani z drugiej strony. Pierwsza połowa jeszcze jest w miarę taka poukładana z jednej, z drugiej strony, a druga połowa to już jest taka, że chyba i my, i Wałbrzych raz z jednej strony, na drugą stronę. Tak to wyglądało bynajmniej z mojej perspektywy. Plus tego meczu nie straciliśmy w drugim, kolejnym meczu bramki. Zagraliśmy na zero. Zdobyliśmy punkt na wyjeździe w Wałbrzychu, gdzie na pewno teren jest zawsze ciężki. Z tego się cieszymy. Zawodnicy z Wałbrzycha skarżyli się po meczu z KS Polkowice na zmęczenie, przez co granie wyglądała tak, jak trener mógłby od nich wymagać. Liga jest taka, że jak się zdrowia nie odda, w tej lidze nie wybiega się, a do tego na końcu dołożyć swoje umiejętności, to punktów nie ma co szukać. Dlatego tego oczekujemy, że za każdym razem oddamy dużo zdrówka, a umiejętności muszą być ku temu takie, żeby te mecze wygrywać. To był dla nas ciężki mecz. Pierwsza połowa też nie wyglądała dobrze. Dzisiaj zagraliśmy kolejny mecz w serii tych co 3 dni. Nawarstwiło się zmęczenie w naszych nogach. No i dzisiaj zremisowaliśmy z ciężkim przeciwnikiem, który bardzo dobrze dzisiaj wyglądał i trzeba szanować ten punkt, co jest. Nie straciliśmy bramki, dopisaliśmy do swojego dorobku kolejny punkt i z tego trzeba się cieszyć. No, nasza gra pozostawiała wiele do życzenia, ale tak w życiu sportowca bywa, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Mamy dużo do poprawki i musimy teraz odpocząć i przygotować się na grudziąc, na czwartek. Jeśli chodzi o grę drużyny z Polkowic, myślę, że na naszym tle dzisiaj wyglądali dużo lepiej, byli drużyną lepiej grającą w piłkę. Myślę, że dzisiaj zagraliśmy słabsze spotkanie i na tle Polkowic wyglądaliśmy mizernie. Biorę też pod uwagę to, że ten okres czasowy jest krótki na regenerację i w poprzednich spotkaniach dużo daliśmy, żeby przechylić te mecze na swoją korzyść. Dzisiaj było widać właśnie, że nastąpił kryzys. Nie było to, co bym chciał, żebyśmy zagrali. A jeżeli nie można wygrać, trzeba zremisować. I to z tego się cieszę, bo myślę, że w konfrontacji dzisiejszej ten punkt jest dla nas dobry. Bo naprawdę zagraliśmy dzisiaj
bardzo średnie zawody. Ja mówię, że oba zespoły w pierwszej połowie były bardziej poukładane pod względem defensywnym. I jedna i druga strona. Druga połowa przypominała już taką akcję za akcję. Raz z jedną na drugą stronę, szczególnie już końcówka meczu. Jednak piłkarze zapewniają swoich kibiców, że podejdą do meczu z Olimpią Grudziądz w pełni zapału i chęci na wygraną. A cel jest istotny, bowiem wygrana z Olimpią doprowadzi Górnik do 1/4 finału Pucharu Polski. Co dla Górnika byłoby świetnym osiągnięciem. Trzeba przyznać, że sytuację też miał Górnik Polkowice. Ja myślę, że trzeba szanować ten remis 0-0. My mieliśmy pod koniec meczu jakieś sytuacje. Górnik miał w ciągu meczu tę sytuację, także myślę, że 0-0 był tutaj sprawiedliwym wynikiem, chociaż tak samo my, jak i Polkowice mogły pokusić się o strzelenie bramki. Zawodnicy z Wałbrzycha mogą pochwalić się dobrym bilansem ostatnich 5 meczów. 3 zwycięstwa, porażka i remis dobrze rokują na korzystny wynik w czwartek z Olimpią Grudziądz. Musimy dużo zmienić co do meczu pucharowego. A myślę, że w ostatnich 4 spotkaniach zrobiliśmy 10 punktów. To niezła zdobycz i to może napawać optymizmem przed meczem pucharowym, ale na pewno nie możemy zagrać tak jak dzisiaj. Ciekawostką jest, że spotkanie 1/8 Pucharu Polski Górnik Olimpia zostanie pokazane w TVN Turbo o godzinie 16:05. Górnik Wałbrzych, KS Polkowice 0-0.